Bez żadnych zaskoczeń Spider-Man No Way Home otrzymał ocenę, jakiej wszyscy się spodziewali. Jest to PG-13. Podobnie jak poprzednie filmy w MCU, trzecia część trylogii reżysera Johna Wattsa będzie zawierać sekwencje akcji, przemocy, trochę ostrego języka i krótkie, sugestywne komentarze. Ponadto wiemy, że film będzie trwał 2 godziny 28 minut i 1 sekundę. Premiera filmu zbliża się wielkimi krokami, a kampania promocyjna wkracza na wyższe obroty. Po masie spotów i plakatów przyszła pora na kolejne plakaty. Tym razem do sieci trafiły dwa artystyczne majstersztyki, na których możemy zauważyć Pajęczaka oraz Doktora Strange'a. Ponadto otrzymaliśmy także trzy nowe plakaty, na których widzimy trzech głównych złoczyńców w filmie: Goblina, Elektro i Doktora Octopusa. Jeśli nadal mało informacji o Spider-Man No Way Home, warto powiedzieć także o fakcie, że Amy Pascal podczas wywiadu z portalem Fandango wyjawiła, że to nie koniec kadencji Hollanda jako Spider-Mana. Co więcej, dowiedzieliśmy się, że Sony Pictures ma w planach kolejną trylogię o Pajęczaku z MCU. Producentka powiedziała: "Nie jest to ostatni film, który zrobiliśmy z Marvelem. Nie jest to ostatni film o Spider-Manie. Szykujemy się do następnego filmu o Spider-Manie z Tomem Hollandem i Marvelem. Planowaliśmy te trzy filmy jako trylogię, a teraz przejdziemy na następne trzy filmy. Nie będzie to nasz ostatni film z MCU." Przy okazji warto również wspomnieć, że na gali Złotej Piłki mogliśmy zobaczyć Toma Hollanda i Zendaya, którzy oficjalnie promowali tam produkcję Marvela i Sony. Prezentujemy grudniową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Na wszystkie osoby posiadające aktywne członkostwo czekają trzy tytuły na konsole PlayStation 5 i PlayStation 4. LEGO Super Złoczyńcy DC, Mortal Shell i Godfall Challenger Edition. Oferta będzie aktywna od 7 grudnia 2021. Dying Light 2 Stay Human otrzymało nowy 15-minutowy zapis rozgrywki przedstawiający misję A Place to Call Home. Zgodnie z zapowiedziami twórców, w tej części walki z zombie będzie o wiele mniej. Widać to na tym, jak i na poprzednim gameplayu. Niedawno postać Nicka Fury'ego zawitała do epickiego świata gry. Skórkę można zakupić już za 2100 widolców, czyli oficjalnej waluty w grze Fortnite. Trzeba przyznać, że Epic Games zdecydowanie przykłada się do skórek z MCU. Zaczynamy powoli odliczać dni do premiery The Book of Boba Fett, jednej z najciekawszych nowości na Disney Plus pod koniec 2021 roku. Tymczasem twórcy wypuścili nowy klip z kilkoma scenami, które zapowiadają nadejście w chwale legendarnego antybohatera uniwersum Gwiezdnych Wojen. Na mediach społecznościowych oficjalne konta związane z serialem podały także liczbę odcinków, którą będzie liczył serial. Będzie to 7-odcinkowa produkcja. Wiemy także, że serial odpowie na wiele pytań fanów. W wywiadzie z magazynem SFX Temuera Morrison krótko wypowiedział się na temat tego, czego możemy się spodziewać w tej kwestii. The Book of Boba Fett będzie zawierać wiele odpowiedzi. Niektóre będą bardziej rozwlekłe, a inne krótkie i zwięzłe. Niektóre bardziej barwne. Wypełnimy wiele luk. Marvel Studios bardzo chronią swoich produkcji. Natomiast zdarzy się, że większy lub mniejszy spoiler pojawi się w sieci. Nie jest to nic nadzwyczajnego, gdyż wiele osób chce, kolokwialnie mówiąc, zabłysnąć w mediach społecznościowych i uchylić rąbka tajemnicy. Tak jest teraz z filmem Blade. Jeśli ktoś zna tę postać lub czytał komiksy, nie zostanie bardzo zaskoczony. Jest to po prostu przedstawiony, bardzo skrócony życiorys postaci. Będący pół człowiekiem, pół wampirem Daywalker Eric Brooks udoskonalił swoje umiejętności polowania na nieumarłych, którzy od dawna terroryzowali ludzkość. Blade, hybryda człowieka i wampira, od czasu swoich tragicznych narodzin spędzał długie życie, próbując pozbyć się krwiopijców takich jak ten, który zabił jego matkę. Przez lata do perfekcji opanował swój własny styl walki z wszelkiego rodzaju potworami. Wiedźmin, rodowód krwi, to na chwilę obecną jedna wielka tajemnica. Wiemy, że w serialu pojawi się młody Eredin, a także znamy parę twarzy, które zobaczymy w produkcji Netflixa. Teraz pojawiło się parę nowych, ciekawych informacji. Portal Red Onion Intelligence donosi, że w rodowodzie krwi cofniemy się do czasów, gdy Cintra korzystała z oryginalnej elfiej pisowni. W starszej mowie będzie nazywać się Zintrea, dodatkowo Fial i jego klan będą obrońcami rodzinny królewskiej.
warszawskiej Zintrean. Może to oznaczać, że wiele czasu spędzimy w Zintrze. Przy okazji warto wspomnieć, że Henry Cavill, czyli odtwórca roli Geralta z Rivii, również wypowiedział się w debacie, która podzieliła graczy. Jak dobrze wiemy, w Dzikim Gonie mamy do wyboru spędzić resztę życia z Triss Merigold lub z Yennefer z Wengerbergu. Oczywiście ludzie, którzy czytali książki, w większości wybierają Yennefer, lecz gracze zazwyczaj Triss. Aktor powiedział: "Dla mnie, kiedy grałem w gry, a zwłaszcza kiedy przeczytałem książki, Geralt był z Yennefer." Oczywiście wspaniałą rzeczą w tej grze jest to, że możesz zrobić co chcesz i to jest świetne, ale dla mnie to zawsze była Yennefer. Jak dobrze wiemy, Clint Barton w ostatnim filmie o przygodach Avengers posiadał swój czarny strój Ronina. Jak się jednak okazało, producenci przygotowali mu całkiem inny kostium. Andy Park, dyrektor do spraw rozwoju wizualnego w Marvel Studios, podzielił się na Instagramie swoją opinią na temat zbroi, którą mógł założyć nasz bohater. Powiedział: "Historia była zmienna i fani chcieli zobaczyć jego opcje w bardziej zaawansowanym, technologicznie opancerzonym wyglądzie. Zrobiłem to samo dla Black Widow, jeśli chodzi o jej wygląd w Endgame, a ten trafił do filmu." Jak już przy Clincie jesteśmy, warto powiedzieć, że serial Hawkeye cieszy się niesamowitą popularnością wśród polskich fanów Marvela. Głównym powodem jest to, że gra tam nie kto inny jak nasz rodak Piotr Adamczyk. Co ciekawe, zaprezentowano nowy plakat z dresiarską mafią, gdzie możemy właśnie ujrzeć Adamczyka. Sequel Tylera Rake'a zdaje się być jedną z najbardziej oczekiwanych produkcji Netflixa. Wcale to nie zadziwia, gdyż pierwsza część przyciągnęła ogromną ilość ludzi przed telewizor i jak na produkcję Netflixa była ona całkiem udana. Czy sequel okaże się być równie dobry? Na odpowiedź jeszcze trochę poczekamy, gdyż dopiero rozpoczęły się zdjęcia do filmu z Chrisem Hemsworthem. Nicolasa Cage'a nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Aktor jest ogromną częścią branży filmowej od około 30 lat i wcale nie planuje kończyć swojej kariery. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Cage wystąpił u boku Nicolasa Holta w filmie pod tytułem Renfield. Według portalu The Hollywood Reporter aktor wcieli się w samego hrabię Draculę, ale to Renfield będzie główną postacią tej produkcji. Kilka miesięcy temu poznaliśmy oficjalną obsadę koreańskiej wersji serialu Dom z Papieru, w której znajduje się m.in. gwiazda najbardziej popularnego serialu Netflixa, Squid Game. Park Hee-soo, który otrzymał rolę Berlina, uraczył nas dzisiaj bardzo ekscytującą informacją. Aktor ogłosił oficjalną datę premiery serialu. Produkcja trafi na platformę Netflix już w 2022 roku. Przy okazji warto powiedzieć, że w 2023 roku pojawi się serial będący spin-off serialu, czyli Berlin, skupiający się na tej właśnie postaci. Ach, Matrix, cóż to jest za seria? Twórcy sami są tego doskonale świadomi i w najnowszym zwiastunie nadchodzącej części zachęcają, aby powrócić do trylogii. Nowa część na pewno nie obędzie się bez masy odniesień do poprzednich filmów z serii. Trailer zatytułowany jest Deja Vu, które w świecie Matrixa jest błędem powodującym powtarzanie się skryptów systemu. Czy to zapowiedź powrotu znanych nam już scen? Przekonamy się już niebawem wraz z premierą Matrix Zmartwychwstania. Ant-Man i Osa Quantumania, jak już wiemy, wkroczyło w fazę postprodukcji, a sam film nadejdzie w 2023 roku. W kontynuacji powrócą m.in. Paul Rudd oraz Evangeline Lilly, ale zobaczymy także nowe twarze. Jedną z nich będzie Jonathan Majors, który wcieli się w Kanga Zdobywcę, czyli prawdopodobnego antagonista nadchodzących faz MCU. Wygląda jednak na to, że nie musieliśmy zbyt długo czekać na pierwsze spojrzenie na tę postać. Jeden z członków ekipy kaskaderskiej tej produkcji udostępnił zdjęcie pamiątkowej koszulki. Na niej zauważyć możemy hełm Ant-Mana, na którym odbija się wizerunek wspomnianego superzłoczyńcy. Zestawy LEGO często spoilerują nam wygląd postaci w filmach Marvela. Tak jest i tym razem. Na grafice widzimy dokładnie całą czwórkę głównych bohaterów produkcji Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Zdecydowanie Scarlet Witch wygląda tutaj najmroczniej. Przez wzgląd na zagrożenie rozprzestrzeniania się Omikronu nowej odmiany wirusa SARS-CoV-2 od 1 grudnia w salach kinowych będzie można zajmować tylko 50% miejsc, zamiast utrzymujących się przez dłuższy czas 75%.
Godne odnotowania jest to, że tego typu statystyka obowiązuje tylko w przypadku, gdy wszystkie osoby na sali są niezaszczepione. Widzowie zaszczepieni nie wliczają się do limitów. Obowiązek pilnowania regulacji spoczywa z kolei na właścicielach obiektów, którzy mogą się spodziewać kontroli ze strony inspektorów sanitarnych i policji. Obecnie funkcjonujące obostrzenia mają potrwać do 17 grudnia. Wtedy pojawi się ewentualna możliwość przedłużenia. Oczywiście wszystkie te artykuły możesz znaleźć na naszej stronie internetowej. Jeżeli podobał Ci się ten film, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A żeby nie pominąć żadnych kolejnych filmów na tym kanale, zasubskrybuj go z dzwoneczkiem. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.